Javier, 0-0 w meczu. Krótka twoja ocena, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, gdzieś mi się wydaje, że z mojej perspektywy na pewno w drugiej połowie, gdzieś z naszej strony lepiej to wyglądało, gdzie stwarzaliśmy sobie sytuację i zagroziliśmy parę razy Piastowi i gdzieś mogliśmy to zakończyć 1-0. Na szczęście w końcu zagraliśmy na 0 z tyłu i to myślę, że na pewno cieszy. Ty nie miałeś chyba zbyt dużo pracy. Nie, no myślę, że najgroźniejsza była ta kądziora z pierwszej połowy. Gdzieś też miałem szczęście, że nie posłał tego wyżej, bo byłbym bez szans i by pewnie mnie lobnął, więc szczęście było na 0 z tyłu i to na pewno cieszy i motywuje. Jest takie stare piłkarskie porzekadło, że jak na wyjeździe nie potrafisz wygrać, to przynajmniej zrób wszystko, żeby zremisować. To akurat dzisiaj zrobiliście. No, na pewno ważny punkt, ale no wszyscy chcieliśmy zwycięstwa, pracowaliśmy na to, ale wiadomo, lepszy punkt niż nic. Podtrzymaliście też swoją taką passę, bo to jest 8 mecz bez porażki, wliczając to te 2 spotkania Fortuna Pucharu Polski, a to się liczy, podejrzewam, i buduje także zespół. No po tym słabszym początku, gdzie gdzieś potraciliśmy punkty niepotrzebnie i gdzieś z własnej winy, to na pewno buduje, bo było to wkurzenie wszystkich w szatni po tym początku i wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie grać lepiej, o wiele więcej punktować i teraz to pokazujemy, choć i tak gdzieś te spotkania pokazują, że troszkę szczęścia po naszej stronie i byśmy inkasowali tych punktów jeszcze więcej. A ty nabierasz większej pewności w bramce? Myślę, że tak. No to też jest mój pierwszy sezon, który w Ekstraklasie, który gram regularnie od meczu do meczu, więc też tego się uczę. Na pewno gdzieś mnie to rozwija. No i pracuję na to, żeby takie zera z tyłu były jak najczęściej. A co najwięcej do poprawy tak na teraz, bo tak patrzyłem na te twoje wybicia dzisiaj nogą i to nie zawsze było tak w punkt, jakbyś sobie pewnie życzył. Nie, no akurat nogami nie mam nic sobie do zarzucenia. No te wybicia, no wiadomo, nie zawsze się uda tak, jak się chce, ale myślę, że jeden na jeden. Gdzieś dużo do tego przykładamy roli z trenerem i pracujemy nad tym. No wiadomo, w każdym aspekcie muszę się doskonalić. Nie ma tak, że jestem w jakimś jednym czy w dwóch elementach bardzo dobrze wyszkolony, tylko no, trzeba każdy element po kroczku i iść do przodu. Dziękuję. Jacek, bardziej zadowolenie z tego, że jest punkt na gorącym terenie w Gliwicach, gdzie Koronie ciężko się zazwyczaj grywało, czy raczej niedosyt, że nie zgarnęliście całej puli? Myślę, że tak paradoksalnie pół na pół, bo przyjechaliśmy na pewno tutaj wygrać, ale przeciwnik postawił ciężkie warunki, byli bardzo dobrze zorganizowani, przede wszystkim w pierwszej połowie. Myślę, że w drugiej delikatnie przejęliśmy inicjatywę, ale w końcówce już ten mecz znowu się wyrównał i finalnie remis. W 2015 roku bodaj ostatnie zwycięstwo Korony Kielce tutaj w Gliwicach, później były porażki, więc no z tej perspektywy patrząc to pewnie cenny jeden punkt. Natomiast zastanawiam się, czego zabrakło w poczynaniach Korony Kielce, aby dzisiaj Piast miał 0, a wy 3, bo wydaje się, że była ku temu szansa. Tak, no to myślę, że tu zdaje zawiodła skuteczność, bo te sytuacje na pewno kilka ich fajnych stworzyliśmy. No, z tym, czym borykamy się do tej pory cały czas, czyli ta gdzieś skuteczność, te bramki. Strzeliliśmy ostatnio w pucharze dużo bramek, z Puszczą też dużo i no, niestety dzisiaj tej skuteczności zabrakło, ale na pewno cieszy to, że potrafimy stworzyć te sytuacje, bo jest ich coraz więcej i z meczu na mecz myślę, że będziemy coraz lepiej wyglądać. Jaki wpływ na boiskowe poczynania miała pogoda? Najpierw w pierwszej połowie mocno padający deszcz, później w drugiej połowie dosyć grząskie i mokre boisko. Tak, na pewno. Gdzieś w drugiej połowie mogę się wypowiadać o drugiej, bo wtedy wszedłem i delikatnie było już, czasami podskoczyła piłka nawet. Jak gdzieś tam dawałem wrzutkę w ostatniej akcji, to taki byłem już sfrustrowany, bo też mi podskoczyła i ją wybiłem finalnie nad bramką, ale nie ma co zwalać na boisko. Warunki mieliśmy takie same, obydwie drużyny miały, także
Także nie ma co zwalać, pogoda do gry była niezła, aczkolwiek no wiadomo, to jest tylko boisko i to ono też ma prawo się trochę zniszczyć po tym bieganiu. 8 meczów nieprzegranych z rzędu, łącznie z pucharowymi, to buduje? Na pewno buduje. Widać po nas, że łapiemy coraz większą pewność siebie. To daje też to nam, że indywidualnie idziemy w górę, a co za tym idzie drużyna, na pewno lepiej wygląda i widać, że coraz lepsze zgranie mamy, także to wszystko na plus. A jaki wpływ miała ta wtorkowa rywalizacja w pucharze, bo wydawało mi się, że jednak pod koniec brakowało takiego powera, żeby jednak intensywniej przycisnąć i może pokusić się o te 3 punkty. Czy dobrze się zregenerowaliście po wtorku? Na pewno robiliśmy wszystko, żeby jak najlepiej się zregenerować. Tutaj nie ma co zwalać, musimy być przygotowani. Wiadomo, że chcieliśmy ten puchar zamknąć w 90 minutach, było 120, no tak się potoczyły losy, ale dzisiaj też trener szachował tymi siłami, bo na przykład ja wszedłem za Czyża, gdzie my dwóch graliśmy po 120 minut, także na pewno delikatnie było czuć nogi, ale myślę, że to jakoś bardzo nie przeszkodziło. Dziękuję.